Witam bardzo serdecznie. Dziś w programie chciałbym odnieść się do jednego z nagrań, które zrealizowałem w lipcu tego roku, czyli jakiś miesiąc temu. Dotyczył ten film wizji przepowiedni na 2019 rok. Tam powiedziałem o fragmencie snu, że śniłem o zielonej furgonetce, czy nawet koloru białego, to była różnica. Nie byłem w 100% przekonany o strzelaninie gdzieś na jakimś placu i o przelewie krwi. Przypomnijmy sobie fragment tego nagrania. Sen, który pojawił się, bardzo krótka. Furgonetka. Trudno jest mi powiedzieć, czy to był kolor zielony, czy biały. Albo biały, albo zielony. Widzą Państwo, to są przecież dwa różne kolory. A jednak tak trudno sobie w tym momencie zarówno dziś, jak i wtedy po tym śnie przypomnieć. Obstawiałbym, że to furgonetka koloru zielonego. Stała na jakimś placu, było niewielkie poruszenie, policja, nie wiem jaki to mógł być kraj, i w pewnym momencie z samochodu wyszło kilku mężczyzn, którzy zaczęli strzelać do tłumu. Oczywiście ludzie rozpierzchli się, popłoch, płacz, dużo krwi i na tym sen w zasadzie się zakończył. Jak słyszeliście, ten sen właśnie miałem jakiś czas temu. 10 sierpnia, czytając informacje, robiąc przegląd wiadomości społecznościowych na portalach społecznościowych, zauważyłem właśnie furgonetkę tego koloru i tam była informacja, że doszło do zamachu na meczet w Norwegii. Zainteresowałem się tym tematem, wszedłem, poczytałem, ale co się okazało, oprócz tego, że karetka, która no powiedzmy wyglądała jak furgonetka i była koloru zielonego, oliwkowego, z odcieniami białymi, to poza tym cała reszta się nie zgadzała, bo w śnie było, że osoba strzelała z no, takiego bardziej karabinu maszynowego, tutaj w rzeczywistości to były strzelby, karabiny innego rodzaju. No i tu w śnie było tak, że tam było dużo przelewu krwi, a w rzeczywistości zginęła jedna osoba. Więc mimo, że intuicyjnie w jakiś sposób czuję, że ten sen mógł dotyczyć tego zdarzenia, to przecież on zupełnie różnił się. Więc to jest znów dla mnie jak gdyby lekcja, o czym Państwu mówię, tak, bo to tak jest, wychodzę z założenia, że po prostu mówię o tych swoich odczuciach na wizji, na antenie, bo chcę się z tym podzielić, doświadczając tego, żeby mi to poza tym nie umknęło. Nie robię tego gdzieś w ukryciu, że nagrywam, odsłuchuję, tylko mówię to Państwu, tak jak czuję, jak widzę i moje interpretacje też do tego dochodzą. Niemniej jednak, czytając na temat zdarzenia z Norwegii, przekierowało mnie to do poprzednich zdarzeń z tego roku, które miały miejsce pod koniec marca i zadziały się w Nowej Zelandii. Więc zobaczyłem jedno, dwa, trzy nagrania i co się okazało? W tym państwie również karetki są tego koloru zielonkawego z odcieniami mocnej zieleni lub białego, prawda? Przyznam szczerze, że tam było więcej motywów, które były w moim śnie, bo przecież tam był przelew krwi, zginęło około 50 osób. To działo się na placu. Jak zobaczymy, jeden meczet był otoczony placem i szerokim, wysokim murem. Tylko, jeżeli tak, już analizujemy to wszystko, to jeżeli te wydarzenia zdarzyły się w marcu, ja sen miałem w lipcu. Oczywiście o tym nie wiedziałem, że doszło do takich zamachów. Pytanie, czy taki sen może przyśnić się z jakiejś przestrzeni podłączenia informacji czegoś, co już się zdarzyło. To by też dało troszkę do myślenia, prawda?
Ja o tym nie powiedziałem w tamtym poprzednim nagraniu, ale czułem po przebudzeniu, że to jest związane właśnie z krajami tutaj arabskimi, muzułmańskimi, mimo że nie wiedziałem, w jakim państwie to się tam zadzieje, ale to ma o tyle znaczenie, że tam była jeszcze jedna informacja, że to jest początek czegoś. Początek czegoś, co może zadziać się w niedalekiej przyszłości, a może być mocno istotne dla nas wszystkich. No i tak, w zasadzie podsumowując to dzisiejsze nagranie, no to był sen, o czym poinformowałem Was, i były dwa różne zdarzenia. Jedno, które zdarzyło się dokładnie 2 dni temu, i ono oprócz tego, że karetka była takiego koloru, wyglądała jak furgonetka, była strzelanina, więc był pewnego rodzaju atak terrorystyczny, i ten człowiek, który dokonał tego ataku, był ubrany jako żołnierz, to cała reszta nie sprawdziła się, nie pokryła się w tej informacji, tak? Bo no, na szczęście nie zginęło dużo osób, tam były inna broń użyta. Ale z drugiej strony wydarzenie, które się zadziało w marcu, praktycznie było bardzo podobne jak w tym śnie. Więc pozostaje do zastanowienia, czy sen może przyśnić się o wydarzeniach z przeszłości, czy z drugiej strony sen lub wizje mogą być tak bardzo niespójne, że tak naprawdę interpretacja może być dowolna i nie ma tak naprawdę pokrycia. Będę się nad tym zastanawiał, nagrywam to, emituję to, aby była jakaś dokumentacja tego, i zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za te chwile uwagi. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.